Filip, to nie jest śmieszne. To się dobrze składa, bo to nie Filip. Zwariowałeś? Ojej, co taka niewsa się od rana? Czy to dlatego, że okropny Wojtek jeszcze się nie wyprowadził, tak jak się odgrażał? Nie, po prostu na samą myśl o panu Wojtku po prostu mnie rozpiera złość. I wzajemnie, wiesz, bo śniłaś mi się dzisiaj, było ostro i akurat się obudziłem. Mogłeś chociaż pomyśleć, jak brałaś ten sok z półki. No to trzeba może go było położyć na swojej półce, to by nie było takiego problemu. Tak? Chciałam ci przypomnieć, że twoja półka, jak i cała reszta, to są moje półki, bo mieszkasz w moim mieszkaniu. No to ja myślałem, że mamy zapłacone za pokój do końca miesiąca, ale skoro tak stawiasz sprawę, to może się z Iwonką wyprowadzimy, może jeszcze dzisiaj. Ale dobra, co się dzieje? Może znowu się kłócicie? Nie, po prostu Wojtek wziął mój sok, który sobie kupiłam na rano. Sok? Sok, durny sok. Ej, i oto cała awantura. Spokój, no gdzieś dopiero zaczął, aby się kusić jakiś głupi Soklena, daj spokój. Dobrze, ale nie musisz brać mojej strony, poradzę sobie. Nie, po prostu muszę następnym razem zapytać. To oczywiście o wszystko już będę pytał. A przepraszam, czy mogę już iść do pokoju? Bardzo śmieszne, po prostu najadłam się ironią lepiej niż śniadanie. No, świetnie, ja też straciłem apetyt i czas na kłótnie i muszę iść do pracy. A, czekaj, ja się ogarnę, szybko pójdziemy razem. Nie no, Kotek, naprawdę no nie mogę czekać, no bardzo się spieszę, pa. A. Wierzysz im? Co, w kolejną kłótnię? Trochę na wyrost, nawet jak na Lenę. Nawet mi się dostało od Wojtka. Ty, a ty wiesz, on w ogóle wczoraj powiedział, że ty mu działasz na nerwy? Serio?